pamiętacie, że na poprzedniej lekcji wychowania obywatelskiego umówiliśmy się, iż dziś porozmawiamy na temat my i świat ludzi dorosłych. Jesteście młodymi ludźmi, macie 17 lat, za rok matura. Czasami określa się ją progiem dojrzałości. Pewnie brzmi to patetycznie, może nawet pompatycznie, ale tak się mówi. I sądzę, że to właśnie zmusiło Was już nieraz do zastanowienia się nad sobą, do wypracowania sobie własnego poglądu na życie. Nie jest najważniejsze, czy będę miał mieszkanie i ile będę zarabiał. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, czy będę miał takie warunki, żebym był traktowany jak człowiek w ogóle w społeczeństwie. Że będę mógł być wolny zawsze i wszędzie. W wielu sytuacjach spotykamy się z tym, że ludzie milczą, nic nie mówią. I my się pytamy, dlaczego tak jest? Bo musi tak być. Dlaczego musi? Nie musi wcale być, ja się pewnie zgadzam. Razi mnie paniczny wręcz strach przed tym, żeby być kimś nowym. Paniczny wręcz strach przed tym, żeby być innym. Paniczny strach przed tym, żeby zamiast małego kwiata, ścianki meblowej i garniturów, jak to wkręcę, mieć co innego. Ty, Darek, gdzie jest to moje śmieszne urządzenie do śpiewania? Gdzieś tutaj mam. No, dobrze, że. Raz, raz, dwa, raz. Raz, jeden. Raz, dwa, raz. Jak ja bym miał w tej chwili włożyć na siebie garnitur, łapać za aktówkę i codziennie rano od 7 do 14 odpewniać swoje godzinki pracy, to... To jest nie do pomyślenia. Przerwę się dobrze. Chcemy, żeby nasza muzyka była banalna, jakby o niczym, tylko staramy się, żeby teksty nasze były odbiciem, wiernym odbiciem życia, wiernym odbiciem tego, co nas otacza. Na czerwonym świetle stój, Jan Kowalski, idol twój! W naszym podporządku się nigdy ci nie będzie!
środowisko ludzi starszych jest w tej chwili całkowicie popsute. I według mnie specjalnie nie ma większych szans, żeby nagle ci ludzie zmienili się, nagle starali się zrobić inaczej niż robili do tej pory. Można mieć samochód, można mieć meble, można mieć dywany. I to wcale nie jest złe, tylko czy to jest jedynym celem, do którego dążymy. My jako grupa osób pragniemy po prostu powrócić do takich najprostszych, najbardziej podstawowych najbardziej podstawowych rzeczy, takie jak są właśnie miłość, uczciwość, traktowanie się wzajemnie, szacunek, bo to nie są wcale złe rzeczy, to są rzeczy bardzo piękne i nikt z nas tego nie neguje, z tym, że są w tej chwili tak strasznie wypaczone, że przybierają po prostu wyraz okropnego grymasu zamiast piękna. Zasadniczym naszym programem jest, może to zabrzmi trochę tak wyniośle, ale chodzi nam o naprawienie świata, naprawienie tego zamieszania, tej frustracji ogólnej. Chodzimy z włosami zaczesanymi do góry, po prostu cały czas idziemy pod wiatr w tej chwili. A że chcemy coś zmieniać, to się według nich nie liczy. Wiem, może dla części ludzi jest fajnie, że jest w ogóle dobrze. A dla nas, no ja nie wiem. Życie znowu nie jest wcale takie wesołe. Jest dość smutne, dość nudne i w ogóle pozbawione jakiegoś sensu. A mimo wszystko to, że się gra, to stanowi jakiś sens, a może namiastkę sensu tego życia, ale to zawsze jest coś. Zawsze coś trzeba mieć. Bo szkoła, dom, tak, to jest wszystko ładne. To jest slogan. Trzeba oprócz tego ruszyć wszystkich, żeby poszli. Dlatego, że u nas... Trzeba szukać. Jedni ruszają rockiem, muzyką rockową. Drudzy, tak jak my, staramy się ruszyć wszystkich, albo przynajmniej część młodych ludzi nową falą. A główne założenie to jest takie, żeby pobudzić wszystkich do bardzo aktywnego życia, bo to jest po prostu piękne. No nie wiem. Porównuję to sobie nawet do książki Opowieść o prawdziwym człowieku. No właśnie... Dobre, podobne tam była sytuacja, to takie nowofalowe. Nie, ale w ogóle z młodzieżą w naszym kraju jest teraz sytuacja, że tak 90% to przywykło, że tak szkółka, obiadek, pół litra, dyskoteka, kawałek dziewczynki i do domu. I tak w kółko, oni tylko żyją tym. W sobotę dyskoteka, przychodzą, przez tydzień są spokojni. My się staramy przede wszystkim przez te nasze teksty walczyć, bo ja nie wiem, jak się odbiera nasze teksty, ale mimo wszystko w każdym jest jakiś głębszy trochę sens. Większość młodzieży jest skostniała, jest jakby w stanie śmierci klinicznej. A nasza muzyka działa na zasadzie uderzenia w twarz. O, tak to można ująć w skrócie. Będę policzył. Jeśli ktoś dostanie w twarz tą muzyką, zawsze się zastanowi za co. Thank you.
przyszedłem pierwszy raz na próbę, to myślałem, no fajnie, podoba mi się bardzo. Posiedzimy, za dwa miesiące znowu będę się uczył zupełnie czego innego. A tymczasem mnie to zupełnie zafascynowało i w tej chwili już nic poza tym nie widzę. Wpadłem w nurt, nurt tej muzyki. Staram się cały czas iść w górę. I jest to po prostu o tyle dobre, że nawet stawiając sprawę na ostrzu noża można przekonać ludzi starszych do naszej muzyki, że idziemy na próbę, siedzimy, gramy, ćwiczymy, a w tym czasie nie bierzemy młotów, nie bierzemy łomów, nie idziemy niszczyć samochody, nie idziemy bić ludzi.